Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Nie wiem czy widzieliście w ostatnim filmie Luki, to był ostatni film, że Luka postanowił, że będziemy cały czas gotować. Powiedział, że nawet nie zje ani jednego posiłka przez miesiąc na mieście. Dzisiaj jest drugi dzień. Przed chwilą wrócił z zakupów, będziemy robić posiłki i Luka ma teraz taką taktykę, że robi sobie po prostu posiłki z rana, pakuje je do... Do takich pojemników, bo po prostu chodzi o to, że ja kiedyś bardzo to taki troszeczkę powrót do korzeni, bo ja pamiętam jak pracowałem na siłowni, jak wstawałem o tej 8 rano i sobie naprawdę robiłem na przykład śniadanie na miejscu i trzy posiłki i do pracy brałem. Ja ci nawet do takich pojemników ty nawet mnie robiłaś i chodzi o to po prostu, że w naszym teraz życiu, o ile jeśli chcemy gotować, to będziemy to robić, ale nie wyobrażam sobie trzy razy gotować dziennie. Nie mamy czasu na to. Rozwala cały dzień, więc na dwie osoby, cztery ręce, jak zaraz ugotujemy szybko kilka posiłków, wsadzimy to do pojemników, no to będziemy mieli świeże, dobre i... No i będziemy je drodze. I smaczne, ale też fajnie, bo mamy szklane pojemniki, nie są one plastikowe, więc to jedzenie nie leży w takim plastiku, tylko w szkle. To też jest fajne. No, ale przed chwilą, zaczynając w ogóle tego vloga, położyłam sobie telefon tutaj na blacie i niestety spadł mi. Miałam kiedyś case z Mobile Foxa i on mi bardzo dobrze trzymał telefon, ale niestety stwierdziłam, że zdejmę, bo będę zmieniała telefon. W końcu go nie zmieniłam, nie założyłam case'a i tak mi spadł, że widzicie jak on mryga. Niestety, ale ekran żegna się ze mną. Także dziękuję ci kochanie bardzo za to, że kupiłeś mi telefon na święta, na prezent od Mikołaja. Bardzo się cieszę. To by było bardzo próżne, gdybym się cieszył z tego, że zepsuł ci się telefon. No nie cieszę się, bo nie. Jak się braliśmy cukierką. Bo i tak go musimy naprawić, żeby wiesz. No musimy naprawić, tak. Przed porodem kupiłam ten telefon i mam tutaj zdjęcia od narodzin Charlie, więc ja to traktuję jako taki mój pamiętnik, jako taki pendrive, dlatego tak nie chciałam zmieniać telefonu, bo będę musiała to teraz wszystko przerzucić, a to nie jest łatwe. Czyli mam najnowszy teraz telefon, jaki jest iPhone? W tym momencie tak. Tyle zwlekałam z założeniem. Już pewnie niedługo. Pierwszy boks przygotowany, mamy tutaj drugie śniadanie z chlebem żytnim, z szynką, z sałatą i wszystko pakuję do pojemników. Pojemniki są z marki Curver i my kupiliśmy je w Stokrotce. Bardzo są fajne, są wielofunkcyjne, możemy spokojnie piec w wysokiej temperaturze, możemy również mrozić w tych pojemnikach, przechowywać żywność w zamrażarce, bądź właśnie użyć tak jak my do takich boksów lunchowych. Naprawdę bardzo mi się to podoba, że one są szklane i nie przechowujemy jedzenia cały czas w plastiku. Luka robi na kolejny posiłek, czy to na podwieczorek chyba już? Ja kiedyś robiłem, to też miałem tak, że coś planowałem, później tak jak mi się chciało. To co ci się chciało, nie? Tak, ale już naprawdę to jest, jak już wpadliśmy na ten pomysł, to byłem z niego zadowolony, ale teraz jak to robię, to wszystko mi się przypomina jeszcze bardziej. Zobacz, za chwilę kanapeczka, nie ma sprawy, łosoś, nie ma sprawy, zaraz co my robimy? Pierś z kurczaka, tak? Tak. Tyle posiłków, super, super, jaram się, będę się zdrowo żywiał w końcu i regularnie. I tak wyglądają nasze posiłki, mamy tutaj drugie śniadanie, mamy tutaj obiad, podwieczorek, kolację, bardzo fajnie można to przygotowywać, wygląda to o wiele lepiej niż taki catering zamawiany, robimy to szybko, naraz i jemy smacznie i zdrowo. Tak jak już mówiłam wam wcześniej, my te pojemniki kupiliśmy w Stokrotce i teraz w Stokrotkach od 24 marca będzie można zbierać znaczki. Za każde wydane 30 zł dostajecie znaczek i jak uzbieracie minimum 40 takich znaczków, to będziecie mogli odebrać taki pojemnik Curver od 99 groszy. Przyjechałam właśnie z moim ojczymem w pewne miejsce. Będę czekać sobie na niego z godzinę może, bo on musi coś załatwić, ale chciał, żebym z nim przyjechała, więc sobie czekam dzielnie. Byłam w sklepie, kupiłam banana i kabanosy, żeby było zdrowo i pojedziemy jeszcze do sklepu, bo mój Wojtek, słuchajcie, też cały czas jest na cateringu i jak zobaczył, że my sobie tak gotujemy, że pakujemy jedzenie, to on stwierdził, że też będzie gotować. Jestem tego bardzo ciekawa, ale jestem też również z niego dumna, więc pojedziemy po pojemniki dla niego do sklepu i będziemy, słuchajcie, całą rodziną sobie gotować i zdrowo jeść. Normalnie pewnie szybko bym wymiękła z czegoś takiego, natomiast mamy niewiele czasu już do ślubu
Więc jestem bardzo zdeterminowana i wiem, że będziemy się tego bardzo mocno trzymać. Nagrywaliśmy wczoraj z Luką film, gdzie oglądaliśmy moje TikToki. Ja nie mam TikToka, ale dużo ludzi wrzuca po prostu urywki moich vlogów na TikToka i coś tam mieliśmy nagrać do tego TikToka, ale jednak nie nagraliśmy tego TikToka i ktoś po prostu urywek tego fragmentu... Wyszło, tak stałam, nie? Miałam pokazać jakiś jeden taniec i ktoś to wrzucił i mam TikToka. Powinnam założyć tego TikToka, kochanie, no. Znaczy wystarczy... Na próbę, zobaczyć jak mi pójdzie. Dobra, dobra, wystarczy, że wpiszesz sobie Andziex na TikToku i ci wychodzi ściana cała, wiesz. A jak to się loguje? Normalnie jak na Instagram? Trzeba konto założyć? Musisz konto założyć, no. Ja tak sobie myślę, że skoro inni wrzucają takie filmiki, to dlaczego ja mam nie spróbować, więc nagram sobie coś. Założyłam tą aplikację i nagram sobie pierwszego mojego TikToka teraz. Fajny TikTok? Ja tu trzepię głową, a tu ludzie przede mną przechodzą. Myślą, wariatka jak. Super, Myszka. Mysza, czy ja muszę dodawać jakieś hashtagi, jak dodaję TikToka? Jem kanapki, które zrobiłaś pyszne. No powiedz. Możesz hashtag dla ciebie i hashtag for you. A co to znaczy? Dla kogo? Bo jest taka lista, jakby, tak jak na YouTubie jesteś na głównej. Czyli powiedzmy. Wpisać hashtag dla C i Eby i E z małych i hashtag for you? Tak. Dotarliśmy do stokrotki i mamy już tutaj te pojemniki. Te są fajne, bo zobacz, one są, mają takie dwie komory. Widzisz? O, te są świetne. Możesz sobie tutaj dać na przykład ziemniaczki, a tutaj dać obok mięsko. A takie jedną, jak na przykład czasami pieczesz coś w piekarniku. Bardzo ładna. A ja bardzo dużo piekę, bardzo dużo. To z mięskiem, z kapustką, dobre. No to będziesz miała akurat, dobra, to trzymaj to. O, i możemy jeszcze taki duży, okrągły ci wziąć, bo zobacz, tutaj możesz sobie później też jakieś mięsko albo makarony przechowywać. Idziemy do kasy. Tak jak mówiłam w poprzednim filmie, dzisiaj robimy grilla i powiem wam, że tak nam się pogoda udała. Jestem teraz w krótkim rękawku. Jest tak ciepło, mam wrażenie, jakby było lato, także bardzo się cieszę, że pogoda się udała. Muszę iść zaraz na zakupy. Wysprzątaliśmy całe mieszkanie. Wczoraj pani Lesia pomogła nam ogarnąć ten taras i jest cudownie, jest czyściutko. To też zaraz wam pokażę. Idę na zakupy, muszę kupić mięsko, jakąś folię, warzywa. Wszystko, co potrzebne na grilla. Zaczynam sobie już powoli przygotowywać jedzonko. Tutaj pokroiłam na szaszłyki paprykę. Zaraz jeszcze muszę pieczarki pokroić. Karkówka, kiełbaska. Lubimy też sobie często tak upiec po prostu warzywa na grillu. Teraz, tak jak mówiłam, gotowy. Przed chwilą założyliśmy te wszystkie poszewki, bo je popraliśmy. Muszę do lampionów dokupić świeczki. Tutaj jeszcze nam zostały te poduchy do założenia. Mata do przyczepienia. Fajnie, bardzo się cieszę, że jest piaskownica, więc Charlie będzie mogła się w tym roku już bawić tak, wiecie, na świadomce. Punktualne, 15:01. No pięknie, a wiesz, że Kina powiedziała, że będzie godzinę spóźniona? Wiem, ale zadzwoniłam, proszę. Ale my jesteśmy punktualni. Bo my już pracę macie. Właśnie w trójce nie damy. To jak będzie dopiero za Kina, dobra? Dzień dobry! Co tu się dzieje? Ciocie w domu! Ucieka! Chyba się zawstydziłaś. Buty zdejmujemy, chodź. Panią łap, z mango. Jusia ostatnio tak zachwalała Halemirowską. I mango. Niestety z Halemirowskiej poszło do wrzucenia, bo się nie nadawało do niczego. Co robisz? Jaką sałatkę? Co? Jeszcze nie wiem. A taką z mango w kostkę, z pomidorkami dwoma rodzajami, z tymiankiem cytrynowym, awokado, szczypiorkiem. No, będzie dobrze, na pewno. Ciocia się wywala. No bo tak siedziałam, musiałam sobie tak półkątem, no nie? Myślałam, że mam... Ale ty będziesz miała dzisiaj ciotek do wykorzystywania tu. Ale będzie, ale poczekaj, pozuje. Pół. Jaka radość! Ja już się przestraszyłam, że awokado też będzie brzydkie i no. Jest to dobre? Piękne. Wszystko prawie gotowe. Dzisiaj już nie robimy kwiatów z tego. Z salami. A na drugi, wiesz, że na drugi dzień też dostałem? Tylko wersja mini. No, ej, ale jeszcze ostatnio widziałam patent na kokardki. Bierzesz salami, oliwkę przekrajesz na pół i robisz kokardkę. Słuchaj, to już na twoim weselu zobaczymy. Tak.
Będzie coś nie zrobić? W wiejskiej chatce takie, są te stoły takie. No a gdzie będzie? Góralskie. Co za chill out? Chill out, grillek już jest robiony. Wszyscy są, znaczy nie, jeszcze nie wszyscy. Czekamy jeszcze, dziadzio jeszcze przyjedzie. A no tak, jeszcze dziadzio. Dziadzio będzie do ciebie, tak? Tak! Prezent taki dostałaś, trzymaj od cioci. Patrz, patrz, ładnie się ci. To jest pierwsza Chanelka. Pierwsza Chanelka. Na 18. Ale się szyta. No. Będziesz sobie chodziła. Piękne. Sandałka. A jaki rozmiar wziąłeś? Właśnie taki chudy. Chudy. 3 lata. No, to dobry. Na urodziny będzie miała. No nie, ale będzie. Że będzie teraz? No tak, bo ona jest chuda, długa. Może co chodzi? No idealna. Dziękujemy, podziękuj ciocie, dziękuję. Kucyk, kok, warkocz. Za wiele tutaj pożywania nie możemy zrobić. Teraz jest czas. Palma! Z okazji urodzin, spóźniony. Tak, u nas wszyscy dostają w opóźnieniu prezenty. Wszystkie do najlepszego. Mam nadzieję, że będzie pasował, buziaki. Miesiąc ale zmienimy buziaki. Wszyscy muszą mieć tutaj opóźniony prezent, bo jak nie ma opóźnionego prezentu... Jackie, mam nadzieję, że ty dzielnie czekasz jeszcze na swój. Mam nadzieję, że nie będę musiała czekać za rąkę. Przymierz. Teraz, teraz, teraz. Ej, Luka, musisz tak tym zakręcić. Zakręć. Zakręć. Żarty, żarty. Pani Basia robiła. Tak, dzisiaj świeżutkie. Pani Basia robiła. Tak, mama, Jusi i Oli. Pani Basia ma złote rączki. Tak, ostatnio rogaliki dostaliśmy, słuchaj, z dżemem figowym. Dlaczego? Zjedliśmy wszystkie. No nie, nie przyjechałeś. Gdzie jest z budyniem? To ja spróbuję. Raz, przysiad, dwa, przysiad. Instruuj mnie. Zobacz, co ja tu mam. To jest prezent od cioci Żanetki. Jak było wow. Wow. Otwieramy? Tak. Wow. To... Tak, otwieram, pomóż. Jak to się otwiera? O-o. Uwaga! Uwaga! Wow! Zobacz, mama zrobiła. I teraz połączymy i będziesz miała taką ciuchcię do wody. Super!